Proszę bardzo. Proszę pan tam z tyłu. No to nie jest żadne szerzenie tolerancji, tylko propaganda Sodomii i Gomorii. Ci sodomici i gomoryci nie walczą o żadną tolerancję, dlatego że to jest wyważanie otwartych drzwi. Penalizacja homoseksualizmu w Polsce nastąpiła w 1932 roku, kiedy wszedł w życie nowy kodeks karny. To nawet w literaturze znalazło odbicie. Tam Julian Tuwim napisał taką fraszkę. Cieszył się podeks, że nowy kodeks. Więc nie ma żadnych takich. Ja kiedyś rozmawiałem z takim sodomitą. Jeszcze jak byłem prezesem UPR-u, to zadzwonił przed wyborami. Zadzwonił do nas taki jegomość ze stowarzyszenia Lambda, bo oni mają takie stowarzyszenie. No i pyta się, czy jaki jest nasz stosunek do małżeństw homoseksualnych. Ja mówię, proszę pana, małżeństwo to jest związek kobiety z mężczyzną, który owszem obejmuje umowę o świadczenie wzajemne usług seksualnych, ale elementem konstytutywnym tej umowy jest też możliwość pojawienia się potomstwa, z którym już ustawodawstwo i państwo wiąże pewne obowiązki alimentacyjne, takie, owakie, więc to jest znacznie szersze niż tylko umowa o wzajemne świadczenie, mówiąc od strony prawnej wyłącznie. Bo tam nie mówiłem mu o sakramencie, bo to sodomita, to wcale by tego, to nie byłby dla niego argument, prawda? Więc tylko tak. A mówię, takie związki, jakie wy zawieracie, to są już wyłącznie umowy o wzajemne świadczenie usług seksualnych, więc jest istotna różnica między jedną a drugą. W związku z tym nie może się to nazywać tak samo. Bo jak chcecie, to możecie te związki nazwać inaczej, tam parabomba albo jakoś, i to szkodzi, prawda? Tyle słów jest, więc zawsze można jakieś wynaleźć. Ale mówię, skoro już rozmawiamy, skoro już pan do mnie zadzwonił, to tak z ciekawości pytam, dlaczego wam na tym tak zależy? A on na to powiada tak, no bo my nie możemy dziedziczyć po sobie. Ja mówię, jak to nie możecie, kiedy przecież możecie i pan, i pański partner, bo on ma napisać testament na siebie nawzajem, no i kto pierwszy umrze, to ten, co żyje, odziedziczy. A on mówi, no tak, ale wtedy podatek spadkowy jest wyższy. A to mówię, tak mi pan mów. My jesteśmy w ogóle za zniesieniem podatku spadkowego, także możecie na nas głosować. No i oczywiście tu nie chodzi, wie pan, to jest propaganda homoseksualizmu. I stoi ona w sprzeczności, dlatego mówiłem tutaj o piekielnej triadzie, państwowym monopolu edukacyjnym. Otóż, bo to przecież ci sodomici nie propagują homoseksualizmu własnym dzieciom, tylko cudzym. No to jest taka forma pasożytnictwa. Można to uznać za formę deprawacji nieletnich, deprawowania nieletnich, które stoi w sprzeczności, i to jaskrawej, z konstytucyjną gwarancją, że rodzice mają prawo wychowywać swoje dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, a nie z przekonaniami ministra edukacji narodowej. I dziwię się, bo to jest hipokryzja, taki jaskrawy przykład hipokryzji, że ci, którzy z koszulkami napisem Konstytucja biegają, to tutaj jakoś nie widzą tego słonia w menażerii. Ja nie jestem za tym, żeby tych sodomitów karać. Bo i to słowo sodomita to nie jest epitet, to jest określenie ścisłe, bo homoseksualiści to są ludzie, którzy no mają takie upodobania, ale się z tym nie afiszują i nikogo nie zachęcają, nie uprawiają propagandy tych swoich upodobań. Natomiast ci drudzy uprawiają propagandę i chcą wszystkich zmusić do przyjęcia tego punktu widzenia. No to nie jest nic innego jak scena z Sodomy i Gomory.
Prawda? Więc ja ich dlatego nazywam sodomitami. To agresywny homoseksualizm. Nie taki normalny, dyskretny, tylko agresywny. I to jest zupełnie nowe zjawisko społeczne. Moim zdaniem to jest element tej rewolucji komunistycznej. No ale to... Proszę bardzo. To pani teraz może. Jak pan tłumaczy ten fakt, że w Polsce jest mało przywódców politycznych, charyzmatycznych z młodego pokolenia? Nie wiem, czy mało, nie wiem, czy mało. Oni być może są, tylko nie mają szansy się wyeksponować. Wie pani, to z wielu powodów. Na przykład moim zdaniem jest tak, że antagonistyczne ugrupowania, które tu prowadzą wojny między sobą, to mają jeden wspólny interes. Żeby ani z jednej, ani z drugiej strony nie pojawiła się polityczna alternatywa. No to się nie pojawia. Druga przyczyna, no to niech pani się zastanowi, co by pani robiła, jakby pani była Angelą Merkel. No i miałaby pani tutaj, a Angela Merkel ma mnóstwo możliwości oddziaływania na sytuację w Polsce. Kogo by pani popierała, kogo by pani zwalczała w Polsce? To ja powiem, co ja bym robił, jakby był niemieckim kanclerzem. Jakbym uważał Polskę za kraj wrogi, który trzeba zniszczyć, to bym popierał tutaj anarchistów, komunistów, no takich, którzy by to państwo roznieśli na ryjach w ciągu roku. Gdybym tak nie uważał, to bym popierał socjalistów, takich, żeby to w tym państwie nie powstał zalążek żadnej siły. Bo jakby, nie daj Boże, powstał, to 100 lat później mój następca miałby z tym być może bardzo poważny problem. Więc lepiej nie dopuścić do tego, żeby tu powstał zalążek żadnej siły. No tak, to jest abecadło, to tak się tego. W ogóle w polityce trzeba mieć przygotowane z góry odpowiedzi na, no, co najmniej na dwa pytania. Pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? I drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? No i między tymi dwoma odpowiedziami to jest jeszcze ogromna przestrzeń, tu można ją odpowiednio kształtować, ale to generalnie to się sprowadza do takich prostych rzeczy, o których trzeba pamiętać. No i doceniać element siły w polityce. Element siły. Machiavelli pisze w Księciu, że Rzymianie nie pozwalali dojrzewać niebezpieczeństwom przez uchylanie się od wojny. Bo jak się pozwoli niebezpieczeństwu dojrzeć, to wojnę i tak trzeba będzie prowadzić, tylko w znacznie gorszych warunkach. A tak to póki jeszcze niebezpieczeństwo nie dojrzało, no to trzeba go w zarodku zlikwidować. No i tak się to robi. I tak się to robi. A jeszcze jedno pytanie. Tak, kto będzie następcą Kaczyńskiego z prawej strony? Znaczy z prawej, no Kaczyńskiego, a z drugiej? Nie mam pojęcia, proszę pani. Nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński się dochował następcy. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią wodzowską i tam nikt nie ma takiego autorytetu. Nie wiem, dlaczego autorytet Jarosława Kaczyńskiego jest taki duży, ale to nieważne. Ja nie wszystko muszę wiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że gdyby Jarosław Kaczyński się przeziębił, to Prawo i Sprawiedliwość tego eksperymentu nie przetrzyma. Rozpocznie się natychmiast walka diadochów tam, która doprowadzi do dezintegracji tego ugrupowania i na gruzach tego powstanie coś innego. Nie mam pojęcia, co. Nie mam pojęcia. Nikt chyba tego nie wie. No, w ogóle... Ale system prezydencki wymaga niesamowitej osobowości, niesamowitej wizji. To gdyby w Polsce był system prezydencki, to taka osoba musiała posiadać zalety, żeby cokolwiek zrobić. A skąd, proszę pani? Kanclerz Oxenstierna w liście do swojego syna przekonywał go, że świat jest rządzony małą mądrością. I to jest prawda. Jakie tam wszystkie zalety? Nikt nie ma wszystkich zalet. Wystarczy, że jak ma trochę, to już dobrze. Nie. To zresztą jest taka przestroga ewangeliczna. W przypowieści o pszenicy i konkolu.
To jest przestroga przed dążeniem do zbytniej perfekcji. Że dążąc do zbytniej perfekcji możemy takich szkód narobić, że to w ogóle już nie do odrobienia. Bo tamten właściciel pola mówi, pszenicę mi powyrywacie, prawda? Więc nie do odrobienia już, jak się pszenicę powyrywa. Więc bezpieczniej jest taka zgoda na niedoskonałość jest rozsądniejsza. Pewne formy już kądś go. Problem polega na tym, żeby one istniały na bezpiecznym marginesie. I to się tyczy sodomitów też. Na przykład, no, dlaczego nie dopuszczamy syfilityków do prac związanych z przygotowaniem żywności? Chociaż oni by mogli uznać, że to dyskryminacja jest, prawda, ograniczenie w prawach i tego, jak to się, takie modne słowo, wykluczenie i stygmatyzacja, prawda, wykluczenie i stygmatyzacja. No dobrze, ale alternatywą jest ryzyko pandemii syfilisu, a jak groźne to może być, to wyobraźmy sobie społeczność złożoną z samych syfilityków. No długo by nie przetrwała, prawda? Więc ze względu na zachowanie, biologiczne zachowanie gatunku ludzkiego, pewne ograniczenia dopuszczamy. To samo z sodomitami. No wyobraźmy sobie społeczność złożoną z konsekwentnych sodomitów. Jedno pokolenie i koniec. Prawda? No to tak, bo to... Tylko jest jedyny wyjątek, to jest zresztą w literaturze. Stanisław Lem napisał kiedyś taką książkę pod tytułem Doskonała próżnia. To były recenzje z nieistniejących książek. No i jedna taka opowiadała, jak to ludzkość stanęła na krawędzi zagłady. Bo w Ameryce z Pentagonem współpracowała taka firemka, która opracowała preparat pozwalający zahamować eksplozję demograficzną w trzecim świecie. Działanie tego preparatu polegało na tym, że usuwał wszelkie przyjemne doznania towarzyszące aktowi płciowemu. Sam akt był możliwy, ale jako ciężka praca. No i czy na skutek sabotażu, czy na skutek nieszczęśliwego wypadku, ta fabryka wyleciała w powietrze razem z magazynami, w której było całkiem sporo tego specyfiku. No i powietrze się zatruło, wody płynące się zatruły, ludzkość stanęła na krawędzi zagłady. I Lem pisze tak, i tylko wyjątkowo karny naród japoński zacisnął przy zęby i tak dalej. Więc tutaj byłoby to samo. Wyobraźmy sobie społeczność złożoną z konsekwentnych sodomitów, to znaczy takich, którzy nigdy inaczej, prawda, no doprowadziłaby do zagłady w ciągu jednego pokolenia. I dlatego oni mogą istnieć, ale właśnie na bezpiecznym marginesie. Natomiast trzeba im uniemożliwiać robienie z tego centralnego problemu politycznego. Voilà. To nie jest zgodne, to nie jest niezgodne z jakimiś zasadami wolnościowymi, bo wolno im, ale trzeba uważać.